sobotę papież Franciszek podczas pielgrzymki do Irlandii spotkał się z ofiarami księży pedofilii. Mówił o grzechu Kościoła i przepraszał. Ksiądz Tomasz Brusy z Poznania w tym samym czasie też przyznał na Twitterze, że pedofilia w Kościele to grzech, ale na tym nie poprzestał. Wskazał, co jego zdaniem powinien zrobić Kościół, by problem zniknął. Jego słowa wiele osób oburzyły. Ksiądz znany jest z aktywnego uczestnictwa w akcjach ONR oraz Młodzieży Wszechpolskiej. Postanowił jednak zabrać głos w sprawie księży pedofilów, pisząc na swoim Twitterze: pedofilia to odrażające przestępstwo i grzech. By nie dochodziło do niej więcej w Kościele, trzeba wreszcie zwalczyć lobby homoseksualne wśród duchownych. Jego wpis spotkał się z licznymi reakcjami. Niektórzy słowa księdza uznali za przejęzyczenie, inni zwracają uwagę, iż duchowny pomieszał pojęcia. Ksiądz Tomasz Brusy rozwiał wszelkie wątpliwości. Jeszcze tego samego dnia podał dalej dane, opublikowane przez szefa Młodzieży Wszechpolskiej, które mają dowodzić, iż 90% molestowań przez duchownych to działania homoseksualistów. Jednym z nielicznych księży, którzy otwarcie i poważnie walczą z problemem pedofilii, jest ojciec Jacques. Przyznaje, że w tej walce o ochronę dzieci i młodzieży jest osamotniony. Nie ma przy tym wątpliwości, że pedofilska afera w polskim kościele wybuchnie, prędzej czy później. I co sądzicie o tej deklaracji księdza Brusy? Uważacie ją za słuszną, czy jednak się zagalopował? A może omyłkowo poruszył kolejny problem Kościoła? Dajcie znać w komentarzach, kliknij okno, które właśnie się wyświetliło, aby zobaczyć inne problemy Kościoła i zasubskrybuj, bo jeszcze dziś kilka ciekawych newsów. Ja się już żegnam, cześć!